Cześć, to jest pierwszy podcast Silence on the Wire. Naszym gościem dzisiaj jest Michał Bartkiewicz. Michał Bartkiewicz jest moim zdaniem bardzo dobrym rekruterem z branży IT i dlatego postanowiłem go zaprosić. Michale, opowiedz trochę o sobie. Cześć Adrian, dzięki za zaproszenie. Witam też słuchaczy i cieszę się, że mogę dzisiaj z Tobą troszeczkę porozmawiać i opowiedzieć o sobie i pewnie odpowiedzieć na Twoje pytania. Jeżeli chodzi o mnie, ja w branży rekrutacji IT jestem od lat ponad już 5. I generalnie rzecz biorąc, rekrutowałem zarówno w modelu tak zwanym agencyjnym, jak i in-house. Miałem okazję współpracować z agencjami, też przez krótki czas byłem w software house'ie. Miałem okazję zobaczyć, jak wyglądają rekrutacje IT stricte w firmie już tworzącej oprogramowanie IT. Miałem także okazję tworzyć zespół wewnętrzny, stawiać praktycznie od początku, jeżeli chodzi o wewnętrzny zespół w firmie rekrutacyjnej, który tworzył swój soft. Dziś natomiast rozwijam swoją działalność, którą jest działalność typowa freelancerska. Tak? Działam pod nazwą Be in IT, choć nakierowane jest to nie na stworzenie agencji, a na stricte firmę, no, firmę można tak to nazwać, rekrutacyjną IT, ale freelancerską. Współpracuję z różnymi klientami, zarówno z Polski, jak i zagranicy, jeżeli chodzi o rekrutację IT. Pełnię także rolę senior konsultanta z firmą Next Technology Professionals. Wcześniej byłem w takich firmach jak TeamQuest, Sorcerer, czyli część Bluesoftu oraz IT Leasing Team. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić serdecznie wszystkie osoby, z którymi miałem okazję pracować, współpracować. Jeżeli słuchają, jeżeli nie, to również. Jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to mam doświadczenie w praktycznie całym przekroju IT, szeroko pojętego rynku IT, bo też zahaczałem o tematy na przykład Sales IT i generalnie troszeczkę rekrutacji już na swoim koncie mam, zarówno tych udanych, jak i nieudanych. Okej, dziękuję Ci Michale. Teraz porozmawiamy sobie o rzeczach przyjemnych i troszkę mniej przyjemnych, czyli jak zawsze w tym podcaście. Na początek może Ci przyjemne. Opowiedz mi o swojej najlepszej rekrutacji i najlepszym placemencie w całej Twojej karierze. Ciężkie pytanie, tak jeden konkretny placement tutaj umiejscowić na piedestale. Powiem tak, każdy placement mnie cieszył. Oprócz wiadomych rzeczy, jeżeli chodzi o robienie wyniku, jeżeli chodzi o jakieś kwestie wynagrodzenia, to cieszę się, że mogłem dołożyć jakąś malutką cegiełkę do różnych powstających projektów na świecie czy też w kraju, jeżeli chodzi o to, co nas otacza tak naprawdę, bo często projekty rekrutacyjne, gdzie przedstawiałem kandydatów, dopinałem kontrakty, gdzie kandydaci znajdowali nowy projekt, często tworzyli rzeczy, z którymi później mogłem gdzieś się spotykać w rzeczywistości, można to tak ująć. Natomiast faktycznie jest na pewno kilka projektów, które gdzieś szczególnie tkwiły mi w pamięci. Między innymi takim projektem dosyć jeszcze niedawno, to był projekt, myślę, że sprzed około półtora roku, dwóch lat, gdzie do klienta dostarczyłem, tak mówiąc taką naszą trochę gwarą, znaczy dwóch kandydatów na stanowisko, raz dewelopera. Była to ciężka rekrutacja przede wszystkim pod tym kątem, że osób z dobrą znajomością, czy też znajomością pozwalającą na tytuł raz dewelopera było w tamtym momencie bardzo mało, zaledwie kilkanaście osób, wręcz bym stwierdził, które udało mi się skontaktować. Jeżeli chodzi o szeroko pojęte social media, projekt też jest ciekawy. Wiadomo, że tutaj nie mogę zdradzać nazw wprost, natomiast dotyczy polskiego publika. Tak też można to ująć i być może za kilka lat będzie o nim głośno. I jeżeli tak będzie, to serdecznie trzymam kciuki. Będę mógł powiedzieć, że jakąś tam minimalny wkład w to miałem, że osoby, z którymi współpracowałem przy rekrutacji, przyczyniły się do powstania tego projektu.
Natomiast szczerze mówiąc, cieszy mnie każdy tak naprawdę placement, każda rekrutacja, czy mówimy tutaj o stanowisku juniora, mida, regulara, seniora, architekta, bez tak naprawdę wskazywania na to, że jakieś placementy są lepsze i fajne i gorsze, wszystkie są tak naprawdę, wszystkie są dla mnie czymś nowym doświadczeniem i czymś, co dodaje mi motywacji do codziennej pracy. Okej, okay, dzięki Michale. Ja sam dla rekruterów IT nigdy nie byłem osobą, znaczy nigdy nie byłem idealnym kandydatem. Więc powiedz mi, jaki twoim zdaniem może być najgorszy typ kandydata? Bo ja też te błędy popełniłem swego czasu. Czy najgorszy? Powiem tak, kiedyś pewien sales manager z firmy, w której pracowałem, powiedział, że nie ma problemów, nie ma rzeczy złych, tylko są duże wyzwania. Tak pół żartem, pół serio to przytaczam, bo sam osobiście nie jestem fanem coachingu i tak dalej, chociaż oczywiście szanuję taką twórczość i różne zdania, które z niej płyną. Natomiast jak już użyjemy tej nomenklatury, którą przytoczyłem, dużym wyzwaniem, jeżeli chodzi o kandydatów, są osoby mało komunikatywne. Takie, nie chodzi mi tu o typ człowieka, czy to jest introwertyk, czy ekstrawertyk, natomiast takie, które gdzieś znikają, które nie informują o tym, czy po prostu zostają bez kontaktu, umawiają się na spotkanie, nie dają znaku życia, następnie nie wiadomo, co się z nimi stało. No to jest duże wyzwanie, ponieważ wiadomo, że wtedy klient jest niezadowolony. Też zostaje gdzieś rysa w pamięci a propos takiej osoby, u osób, które rekrutowały. Dlatego też zawsze polecam, że lepiej powiedzieć, że nie jesteśmy zainteresowani daną ofertą, coś nam prywatnie w życiu wyskoczyło, niżeli znikać bez śladu. Natomiast zdarzają się też kandydaci, którzy pod kątem rekrutacji tak naprawdę mają swoje niecne plany. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, no miałem taką sytuację kiedyś, że kandydat bardzo fajnie opisał swoje CV, następnej rozmowy wyszedł bardzo dobrze. Wiadomo, że może to też moja wina, że nie wyłapałem tego na tym etapie, natomiast no, w trakcie rozmowy już bezpośrednio na pokładzie u klienta powiedział, że w zasadzie to on tego nie robi, tylko ma zespół, który to może mu wykonać. A tutaj nie mówiliśmy o żadnym wykonywaniu projektu, usługi, tylko o rekrutacji jego konkretnie. Natomiast to są tak naprawdę pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość kandydatów, z którymi mam do czynienia, z którymi miałem okazję rozmawiać, współpracować, to są bardzo fajni biznesowi ludzie z dużą dozą tak naprawdę dbania o swoją markę jako kandydata. Dlatego też jak czasem słyszę, że kandydaci są wybredni, że są tacy owacy, no nie mogę się z tym zgodzić. Ja mam to szczęście, że trafiam na wielu naprawdę fajnych ludzi. Myślę, że to jest też kwestia tego, że nie tylko kandydatów w rekrutacji IT, bo jeżeli ktoś jest, no nazwijmy to tak, nieuczciwym człowiekiem, no to też będzie w innych materiach, ale tak jak wspomniałem, nie chcę tutaj mówić, że kandydaci są źli, bo zdecydowana większość z nich to naprawdę fajni ludzie, z którymi się świetnie współpracuje. Wiem, bo współpracowaliśmy kiedyś i pamiętam, jak przyjechałeś zjeść ze mną obiad i w cudzysłowie pogłaskać mnie po głowie tuż przed rozmową. Ale okej, skoro już skończyliśmy o najgorszych typach kandydata, zastanówmy się, jaki jest najgorszy klient. Jaki jest najgorszy typ klienta? Tak, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, faktycznie pamiętam, że mieliśmy taki lunch przed twoim spotkaniem z jedną firmą, w której moja firma współpracowała. Tak, pamiętam, że tak się zaczęła nasza znajomość, że tam się poznaliśmy, ponieważ uznałem, że fajnie jest się spotkać, skoro przyjeżdżasz specjalnie do Warszawy na spotkanie. Tak, miło, że o tym wspomniałeś. Natomiast jeżeli chodzi o najgorszy typ klienta, też ciężkie pytanie. Ja myślę, że tak, wracając do tego tematu, który poruszyłem wcześniej, czyli jaki klient jest największym wyzwaniem, przede wszystkim klient, który ma
nie do końca dobrze zorganizowany proces rekrutacyjny. To jest duży problem, ponieważ zdarzają się firmy, które na przykład podpisują bardzo, bardzo dużo umów z różnymi wendorami, dostawcami, licząc na to, że jak zrobią dużą skalę wendorów, no to zawsze ktoś tego kandydata przedstawi. Nie mówię, że to się nie sprawdza, bo też pewnie to się sprawdza i firma jest zadowolona, natomiast to generuje taki problem, że panuje chaos rekrutacyjny. Każda firma chce przedstawić chociażby tych kilku kandydatów, nie wypaść gorzej niż inna. Często są to osoby niedopasowane, by tylko wysłać. I później wszyscy są tak naprawdę zdenerwowani, bo tak, menadżer po stronie klienta czy hiring manager dostaje bardzo dużo CV-ków, gdzie musi na przykład sporo czasu spędzić nad przejrzeniem ich. Tak samo często firmy rekrutacyjne nie dostają szybko tego feedbacku a propos kandydata, chociaż wiadomo, to jest chleb powszedni, tak naprawdę to jest ryzyko tej pracy, że takie sytuacje się zdarzają, więc często rekruterzy IT po prostu, mówiąc tak potocznie, biorą to na klatę, natomiast też jest kandydat, tak, który nie ma informacji albo na tą informację czeka bardzo długo. No jest to spore wyzwanie. Ja wiem, widzę, że teraz firmy zdecydowanie idą w stronę dobrej organizacji poukładania tych procesów rekrutacyjnych, co objawia się w tym, że mamy progres pod tym kątem, coraz mniej jest takich sytuacji. Natomiast też zdarzają się klienci, którzy wchodząc na polski rynek mają jeszcze wyobrażenie o tym rynku, że to jest taki rynek, taki trochę taniej siły roboczej, co absolutnie, jeżeli chodzi o rekrutację IT, się nie sprawdza. I tutaj no zdarzyło mi się tak parę sytuacji takich, gdzie rozmawiałem z jakąś firmą, czy bezpośrednio jako freelancer, czy też gdzieś za pomocą innych firm rekrutacyjnych. Okazywało się, że ktoś był bardzo zdziwiony, że w ogóle Polacy mają, cytując, tak duże oczekiwania finansowe. Albo też takie firmy zagraniczne nie wiedzą tego, tak? Troszeczkę nie chcą się słuchać czasem firm rekrutacyjnych czy rekruterów IT, którzy po prostu uświadamiają ich, że są mocny rynek pracownika, mocny rynek kandydata i starają się przełożyć swoje przyzwyczajenia, gdzie przyszli z rynku pracownika, przepraszam, z rynku oczywiście pracodawcy i nie potrafią zrozumieć tego, że troszeczkę to nie jest tak, że jest tu u nas też rynek pracodawcy, tylko no, jest ten silny rynek pracownika w branży IT, zresztą nie tylko w niej, ale to też chciałbym podkreślić, że to są pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość firm, z którymi mam okazję, miałem i współpracuję nadal, to bardzo fajne firmy ze świetnym podejściem do kandydatów, z dobrze poukładanym procesem rekrutacyjnym, jasnym, przejrzystym, klarownym. Wiadomo, że czasem zdarzają się jakieś obsuwy, czy gdzieś ten feedback zaginie, czy nie wszystko zawsze jest takie idealne, także po mojej stronie też nie jestem nieomylny, natomiast generalnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, ten typ klientów to zdecydowana mniejszość, zdecydowanie jest więcej firm, które naprawdę fajnie podchodzą do rekrutacji, przynajmniej według moich doświadczeń. Zgadzam się z tobą, że mamy do czynienia z rynkiem pracownika. W ostatnim roku mojej pracy rekruterzy i firmy przysyłali mi wręcz dary, za które można było urządzić całe mieszkanie. Więc naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że w Polsce jest rynek pracodawcy, jest w głębokim błędzie. Ale w takim razie powiedz mi, jakimi cechami według ciebie powinien się, znaczy jakie powinny być cechy dobrego rekrutera IT? Temat rzeka tak naprawdę. Ponieważ cechy dobrego rekrutera IT, myślę, że pierwsze skojarzenie jest takie, żeby był skuteczny. No wiadomo, tak? Generalnie oczekujemy od tego, żeby rekruter nie tylko IT, tak, był skuteczny. Natomiast moim zdaniem bardzo fajnie, jeżeli rekruter IT rozwija się zarówno pod kątem rekrutacji, pod kątem takim stricte HR-owym i pod kątem branży IT. Nie jest to łatwa rzecz, ponieważ musimy sobie uświadomić, że rekruterzy IT często pozostawieni są sami sobie, jeżeli chodzi o zrozumienie świata IT, który z jednej strony jest prosty, ponieważ rzeczy, które na przykład technologie, frameworki i tak dalej, często są namacalne. Codziennie odpalając komputer,
włączając przeglądarkę, możemy się spotkać z JavaScriptem, przykładowo z logiką, tak, która nam coś wylicza. Natomiast z drugiej strony jest skomplikowane o tyle, że żeby zrozumieć działalność pewnych mechanizmów, technologii, narzędzi, trzeba naprawdę się zagłębić i samemu poszukać odpowiedzi. Dlatego też plus do tego dochodzi taka sytuacja, że rekruterzy IT często robią cały przekrój IT. Wiadomo, że są firmy, gdzie rekruterzy specjalizują się w danym środowisku, w danej technologii, ale jeżeli jednego dnia robimy dewelopera ETL-a, drugiego dnia full stacka, później dochodzi jeszcze tester automatyzujący, a na koniec administrator infrastruktury czy ktoś z bezpieczeństwa, to tak naprawdę trzeba by się nauczyć zrozumieć sposób działania, podstawowe pojęcia czterech zupełnie różnych, oddzielnych od siebie specyfikacji IT. I powiem tak, wracając tak już stricte do pytania, czym się charakteryzuje dobry rekruter IT, moim zdaniem taką dociekliwością, żeby zrozumieć, co to jest to IT. Ja powiem taki przykład, może taki, lubię mówić obrazami, natomiast to tak jak mamy samochód, tak? Fajnie, żebyśmy wiedzieli, wiadomo, to każdy wie, ale hipotetycznie, żebyśmy wiedzieli, że kierownica służy do kierowania pojazdem, silnik do tego, żeby ten samochód jechał, bez wgłębiania się, z czego ta kierownica jest zbudowana i z czego ten silnik jest zbudowany. Tak samo fajnie, jakby rekruter IT po prostu rozumiał, skąd się biorą te technologie, dlaczego są takie, a nie inne i dlaczego dana firma potrzebuje akurat takiej osoby, ponieważ później to przekłada się na to, że jesteśmy partnerem do rozmowy, przynajmniej na tym takim ogólnym poziomie z kandydatem, plus sami z siebie, jeżeli rekrutujemy i wiemy, kogo rekrutujemy, w jakim celu, co ta osoba będzie robiła, to rekrutacja IT staje się zupełnie inną, zrozumiałą bajką. No i nie jesteśmy takimi przekazywaczami CV, jak ja to nazywam, że siadamy, widzimy dziwne nazwy, byle się zgadzały z CV, wysyłamy do klienta. Także podsumowując, fajnie, jeżeli rekruter IT rozwija się i typowo w sourcingu, rekrutacji, rozmów z kandydatami, jak i też w tym polu IT. Nie sposób jest się z tobą, Michale, nie zgodzić. Sam uważam, że najgorszym typem rekrutera jest forward CV. Coś, co nazywam forward CV po prostu. A powiedz mi proszę, jakie są cechy dobrego kandydata? Cechy dobrego kandydata? Też niełatwe pytanie, ale jak najbardziej rozumiem, że takie w naszej rozmowie będą padać. Myślę, że dobry kandydat to jest po prostu kandydat, który jest przejrzysty w naszym działaniu, informuje nas o tym, jak wygląda jego sytuacja, jeżeli chodzi o oczekiwania co do rekrutacji, jeżeli chodzi o to, w jakiej jest sytuacji, informuje nas jasno, czy na przykład jest zainteresowany daną ofertą, czy wychodzi na rynek tylko po to, żeby zapoznać się z tym, co oferuje rynek. Ja uważam, że dobry kandydat to kandydat po prostu, który przy rekrutacji utrzymuje z nami jasny i przejrzysty kontakt. Tak? To oczywiście jest dla mnie to, że kandydat może nawet przejść kilka etapów, chociaż wiadomo, że teraz się te etapy skraca, no, co jest bardzo dobre, żeby było ich jak najmniej, ale że na końcu nie przyjąć oferty. Więc dla mnie bardzo fajne i ważne jest to, czy kandydat jest z nami przejrzysty i też czy wie, czego chce, bo jeżeli kandydat wie, czego chce, to po prostu wszystko później przebiega łatwiej dla klienta, i dla rekrutera, i dla kandydata, ale też zdarzają się osoby, które dopiero badają rynek, dopiero podczas rekrutacji widzą, w którą stronę chcą iść, w którą nie chcą iść, i tacy kandydaci też się zdarzają. I dla mnie to jest naturalna kolej rzeczy, że też są takie osoby, które dopiero w trakcie rekrutacji, po rozmowach zaczynają wiedzieć, czego chcą. Okej, okay. Jako że oprócz seniorów, midów i osób spoza IT lub rekruterów słuchają nas też juniorzy. Mam do ciebie pytanie. Będzie ono śmieszne i zabawne. Otóż większość szkół reklamuje się jako szkoły programowania, gdzie idzie po nich bardzo szybko dostać pracę w IT. A więc proszę, powiedz mi, jak nie dostać pracy w IT? No, bardzo łatwo, tak? Jeżeli przyjdziemy na spotkanie z firmą IT kompletnie nieprzygotowani, zaczniemy grymasić, czy też pod takim negatywnym kątem, czy też wykażemy się dużą
ignorancją dla klienta, no to, znaczy no, w sensie klienta dla firmy rekrutacyjnej, tak, czy dla rekrutera IT, a my tutaj mówimy o firmie, do której taka osoba stara się dostać, to nie dostaniemy tej pracy, ale to też wiadomo, że to jest taki pół żartem, pół serio przykład, bo to tyczy się każdej branży, a nie branży IT. Jak nie dostać? No, myślę, że przede wszystkim musimy umieć, szczególnie na tym po początkowym etapie, musimy umieć uświadomić sobie, że początki bywają trudne i jeżeli na przykład przyjdzie kandydat junior, który będzie miał bardzo wysokie oczekiwania, nie tylko finansowe, ale generalne od firmy, tak? Jeszcze będąc na takim etapie, że tak naprawdę to firma będzie w niego na początku inwestować, żeby on się rozwijał, a przyjdziemy z takim podejściem, że my jesteśmy z IT, no to już możemy na dzień dobry bez doświadczenia rzucać wielkie oczekiwania, no to nie dostaniemy tej pracy IT. Wspomniałeś o firmach, które obiecują dużo po kursach z programowania. No myślę, że to jest jakaś działalność marketingowa takich firm i ciężko ich nie zrozumieć. Natomiast no wiadomo, jak to jest z reklamami, tak, że zawsze musimy dzielić przez dwa to, co widzimy w reklamie, czy to IT, czy też i zupełnie inne branże, no tak działa marketing, tak? Także ciężko się dziwić tym firmom, bardziej trzeba po prostu podejść do tego z chłodną głową. Okej. Ja w swoim życiu napisałem wiele CV. Powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy podczas ich tworzenia? Błędy podczas tworzenia. Wiesz, jeżeli chodzi o rekrutację IT, to moim zdaniem takim błędem, który czasem się zdarza, chociaż nieczęsto ostatnio i też wcześniej, jest to, że te CV są bardzo ubogie. Na zasadzie takiej, że na przykład kandydat, mimo że ma bogate doświadczenie, potrafi tylko wymienić miejsca, w których pracował, a jednak klient chciałby już na etapie CV dowiedzieć się chociażby w 4-5 zdaniach o tym, czym ten kandydat się zajmował, w jakich projektach uczestniczył, jakie technologie wykorzystywał, bo to też jest częsty błąd w CV-ku, że podajemy szereg technologii, które mieliśmy okazję wykorzystywać łącznie w naszej karierze, ale nie umiejscowiamy ich pod konkretnymi stanowiskami, miejscami, projektami. I później jest takie pytanie od klienta, ok, no na przykład tutaj mamy fullstack.net dewelopera z Angularem, wymienił on jakąś technologię, natomiast pytanie jest takie, kiedy on jej używał, tak? No tutaj nie wiem, za przykład może posłużyć na przykład Entity Framework, czy też, no to tylko przykład, tak? Natomiast generalnie chodzi o to, że warto po prostu powiedzieć, napisać, kiedy używaliśmy jakiej technologii i jak, bo to daje obraz klientowi, jak bardzo jesteśmy na czasie z czymś, czy coś wymaga u nas odświeżenia po kilku latach przerwy przykładowo. Natomiast myślę, że CV, które do mnie trafiają, w większości są bardzo fajnie opisane, nie jest w nich dużo do poprawy, też zawsze można się dopytać kandydata, tak? Powiedzmy, że klient zwraca uwagę na znajomość danego obszaru. Ja też wychodzę z założenia, że CV to tylko wstęp, tak? I musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę kandydat prezentować będzie swoje doświadczenie, swoją karierę podczas spotkania z klientem, a CV jest takim może wstępem, czy mówiąc potocznie zajawką, nie wiem, umiejętności takiej osoby, że wiadomo, że też CV nie oddaje wszystkiego w 100%. Natomiast też chciałbym zauważyć, że coraz częściej zdarzają się także aplikacje bez CV-ków, co jest dosyć nowe na tym rynku. Też wedle jednego z głównych jobboardów polskich coraz więcej osób aplikuje bez CV, przekazując portfolio. Widzę też, że popularne stają się CV-ki prezentowane w odnośniku do GitHuba. Chociaż to dalej CV, wiadomo, tak? Może nie takie PDF-owe czy dokowe, ale dalej CV. Natomiast warto takie CV przygotować porządnie, chwilę nad nim usiąść, zaktualizować, jeżeli gdzieś do klienta wysyłamy, bo klient często na tej podstawie jest w stanie stwierdzić, czy z daną osobą chce się spotkać, czy nie. Chociaż właśnie rolą rekrutera, dobrego rekrutera IT w takiej sytuacji jest rozwiać wszelkie wątpliwości. Jeżeli na przykład klient nie zauważył danej technologii, której oczekuje, a na przykład zdarza się, że kandydat zapomniał o niej, nie wpisał jej albo stwierdził, że nie będzie jakaś bardzo istotna,
to połączyć, czy poprosić jakiś update tego CV, czy po prostu doprowadzić do tego, żeby ta główna prezentacja nastąpiła na spotkaniu. Okej, wiemy już, jak nie dostać pracy w IT. Wiemy już, jakie są błędy podczas tworzenia CV. A co byś ty osobiście polecił osobom, które wysyłają swoje pierwsze CV? Pierwsze CV, czyli tutaj mówimy o takich osobach, nawet może jeszcze nie junior, co entry level, chociaż to też w jakimś stopniu czasem tożsame pojęcia. Ważne jest to, moim zdaniem, żeby przedstawić, co już w tym IT tak naprawdę, jakie obszary poruszyliśmy. Wiadomo, że na tym etapie wysyłania pierwszego CV to jeszcze będzie bardzo ubogie doświadczenie, ale myślę, że klient będzie zainteresowany, jeżeli prowadzi rekrutację na takie stanowiska, czy juniorskie, czy entry level. Czy podejmowaliśmy się jakichś projektów akademickich? Jeżeli byliśmy na bootcampie, to dobrze jest opisać, co na tym bootcampie zrobiliśmy, z jakimi technologiami pracowaliśmy, czy rozwijaliśmy, uczyliśmy się jakichś technologii totalnie niekomercyjnie, akademicko, czy też w ogóle po prostu samemu z siebie, tak, po godzinach. Warto pokazać, czy do tej pory podjęliśmy jakiekolwiek kroki w celu tego, żeby podstawy, czy to języka programowania, czy to różnych technologii innych, infrastruktury, zależnie gdzie aplikujemy, czy do tej pory, mimo młodego wieku, podjęliśmy już jakieś działania celem wdrożenia się w podstawy tychże technologii. I to jest bardzo, bardzo ważne. No gorzej, jeżeli chcemy znaleźć pracę w IT, a no nie mamy żadnego kompletnie doświadczenia, czy to się zdarza rzadko, no ale są takie osoby, no wtedy trochę też musimy się liczyć z tym, że jednak klient będzie patrzył na takie osoby, przychylnie na takie osoby, które mimo braku możliwości pracy stricte w IT podejmowały same z siebie próby, czy to akademickie, czy tak jak wspomniałem, domowo, czy też w jakikolwiek sposób, żeby chociaż poznać podstawy tej dziedziny IT, w którą aplikujemy. Okej, dziękuję Michale. A weźmy sobie pod uwagę jeszcze jedną czysto hipotetyczną sytuację. Mianowicie młody człowiek kończy kurs programowania. Programowanie mu nie leży za bardzo, prawda? Ale uwielbia pracę z ludźmi. I planuje zostać rekruterem IT. Co byś mu polecił? To troszeczkę, to pytanie wiąże się trochę z tym pytaniem o cechy dobrego rekrutera IT. No poleciłbym mu, jeżeli zdecydował się na to, że chce spróbować, bo powiedzmy sobie tak, no przy takich stanowiskach często to są pierwszy rok, pierwszy pół roku, to tak naprawdę sprawdzanie tego, czy rekrutacja IT w tym przypadku jest czymś dla nas, czy też nie jest. No polecam przygotować się na to, że nie będzie łatwo, bo nie jest łatwo na tym rynku rekrutacji IT, wręcz bym powiedział, że jest ciężko. I polecałbym po prostu jak najwięcej rozwijać siebie, rozwijać się dodatkowo poza pracą, poza godzinami pracy. Tak jak wspomniałem przy tym pierwotnym pytaniu o cechy dobrego rekrutera IT, warto już od początku dążyć do tego, skąd się biorą te technologie, co to są za technologie, co oznaczają te nazwy, podpytać kumpli programistów. Myślę, że każdy ma, jak już tylko mają czas, żeby się umówić na kawę czy piwo, czy cokolwiek, jakiś obiad, no to fajnie z nim posiedzieć, powiedzieć. Ja tak sam robiłem, tak? Umawiałem się ze znajomymi programistami na kawę i pytałem ich, słuchaj, wytłumacz mi, co to jest ten Maven, albo wytłumacz mi, co to jest ten REST, tak? Wytłumacz mi, co to jest Postman, albo jeżeli ktoś na przykład, jeżeli miałem kumpla Javowca, no to tłumaczył mi Springa i Hibernate'a, tak? Na takim etapie, żebym zrozumiał, w czym to się w ogóle je. Także różne są firmy, tak? Wiem, że niektóre szkolą z technologii IT, niektóre raczej pozostawiają młodego rekrutera samemu sobie, tak też się zdarza, chociaż to nie jest do końca złe, tak? Bo jeżeli dana osoba się odnajdzie wrzucona na głęboką wodę, to jest duża szansa, że już w tym fachu zostanie i będzie sobie radziła, choć wiadomo, że też jest fajnie, jeżeli ktoś nam to na początku nas wdroży w ten temat i opowie. Także polecałbym drążyć dużo więcej niż tylko godziny pracy, jeżeli mamy taką chęć i po prostu sam starać się samemu rozwijać się i poznawać ten świat, bo źródeł, z których możemy poznać IT, zrozumieć, jak pewne rzeczy działają, jak są zbudowane, jest dużo od jakichś poradników poprzez YouTube'a,
poszedł różne kursy, także wachlarz jest szeroki. Okej, ostatnim moim pytaniem do ciebie jest jedna rzecz, którą prosili mnie, żebym ci zadał. A mianowicie, czy inżynier IT może być dobrym rekruterem? Trzeba zacząć od tego, że często inżynierzy są rekruterami pod kątem takim może nie poszukiwania kandydata, no ale przecież uczestniczą w rozmowach z kandydatami, oceniają kandydatów, ich znajomość, ich szanse na dostanie się do zespołu. Także generalnie, jeżeli chodzi o takich rekruterów pod kątem osób będących na spotkaniu, które zadają pytania, często techniczne, to jak najbardziej. Czy są w stanie być dobrymi rekruterami, takimi, którzy będą poszukiwać kandydatów? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej są takie osoby w stanie być dobrymi rekruterami. Pytanie jest natomiast, czy będą chciały takie działania wykonywać, ponieważ no, chyba znam tylko jeden przypadek osoby, która dewelopowała i później postanowiła spróbować swoich sił w rekrutacji. No, nie spotykam się za bardzo z sytuacjami, gdzie ktoś jest stricte już osobą od IT, jest deweloperem, testerem, architektem, kimkolwiek i przesiada się na stanowisko rekrutera IT. Choć myślę, że taka osoba na dzień dobry miałaby bardzo duże szanse zostać bardzo dobrym rekruterem IT ze względu na to, że namacalnie zna tworzenie oprogramowania, wszystko co się z tym wiąże i to IT zna już bardzo praktycznie. Bo nie da się ukryć, że jakby rekruter IT nie próbował dojść do tego, jak to wszystko działa, zrozumieć działanie i tak dalej, no to wiadomo, że zawsze osoba, która miała okazję tworzyć soft, no będzie troszeczkę krok przed nami, co jest jak najbardziej naturalne. Okej, dzięki Michale. Dobrnęliśmy powoli do końca. Wywiad był niesamowity. To szczerze mówię, bo miło było poznać tą drugą stronę, czyli swojego, że tak powiem, wroga. Bo ja byłem często rekrutowany. I po prostu też czasami podchodziłem do rekruterów na początku, N lat temu, jak do wrogów, a potem już normalnie jak do partnerów biznesowych. Miło to słyszeć, ponieważ no, wszyscy gramy do jednej bramki tak naprawdę na koniec, więc nie ma co robić podziałów, choć wiadomo, że czasem no, pewne zgrzyty są, ale myślę, że nie jest tak źle. Okej. Jeżeli nasi słuchacze mają jakiekolwiek pytania do tego podcastu, prosimy po prostu o kontakt i albo na nie odpowiemy mailowo, albo zrobimy jeszcze jakąś dogrywkę. Dziękuję ci ślicznie, Michale. Dzięki Adrianie za zaproszenie i za, myślę, że ciekawą rozmowę.